Siemano wszystkim. Troszkę czasu minęło, bo akurat nie miałem czasu ze względu na tego koronawirusa, co panuje. Mamy troszkę roboty, no i tak naprawdę pracujemy jeszcze na, nie wiemy nawet dokąd i jak to będzie. No ale wracam do tematu wahacza. Mamy go umytego. No i co, zabieramy się za wyciąganie ułożeń, czyszczenie i sprawdzenie, jak to wszystko wygląda oraz smarowanie. O, dość to ładnie wyszło nam tutaj. Tak. No to tak powiem szczerze, nie wygląda źle, więc myślę, że tylko nasmarujemy. Mam wrażenie, jakby mi tu brakowało. Jednego. No nie ma. No nie jest to co. Przesmarujemy. Umyjemy, nasmarujemy. Zakupiłem WD-40. Wysmarujemy. Wysmarujemy, umyjemy, wyczyścimy. Zobaczymy, jak to wygląda wszystko. Zawieszenie, wiem, że olej został wymieniony. Dzisiaj dostałem potwierdzenie od Leszka, że zawieszenie zostało wysłane, także wraca do mnie. Może mi się to uda dzisiaj poskładać, żeby wrzucić zawieszenie, chociaż no też mamy jak mamy. Mamy praktycznie godzinę 23. Gdzie mamy ten nasz smak? Mam wiedzieć, że tu tragedii nie ma. Mówią, smarujemy do oporu. Tak w sumie jak czyszczę, to smaruję. Powiedzcie mi, co myślicie o tym całym koronawirusie? Jak myślicie, jest to broń biologiczna? Jest to faktycznie grypa? Może specjalnie jest to zrobione, żeby zajechać gospodarkę. Powiem szczerze, że no, czytam dość dużo na ten temat. No i ciężko cokolwiek wydobyć. No ja też powiem na dzień dzisiejszy, nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało. Też pracujemy. Ale z tego co się zapowiada, no to może być bardzo kiepsko. Z tego co tam śledzę, nie ma żadnej pomocy ze strony państwa, wręcz przeciwnie. Jestem ciekaw waszej opinii, bo na pewno każdy z was w jakimś stopniu spotyka się z tym problemem, albo jego osobiście dotyka, albo jego znajomych czy rodziny. Jeżeli macie jakieś
opinię na ten temat, albo coś wiecie, opiszcie w komentarzu. No tak jak mówię, no bardzo mnie ciekawi podejście, bo ja też robię z tym motocyklem teraz smarowanie, nie smarowanie, tylko się tak zastanawiałem przez ten weekend, bo no nie jeździłem tam, wiem, że chłopaki niektórzy jeździli, chociaż podsyłali mi też filmy, że gdzieś tam policja goniła, nie policja, nie wolno i jest to dość karane. Czy karane, może nie tak, że karane, tylko że ścigane, bo mamy teraz te ograniczenia wychodzenia z domu, nie z domu. Jestem ciekaw waszej opinii, bo sam się zastanawiałem, czy po prostu jak złożę ten motor, nasmaruję, założę zawieszenie, czy w ogóle się przejadę na nim. Teraz znowu mamy kolejne obwieszczenia, zakaz wychodzenia z domu już całkowicie, do sklepów, no i raczej do świąt. Przypuszczam, że to się bardzo wszystko zacieśni. Z jednej strony mnie to przeraża, bo tak nie wiadomo, czego się spodziewać. A z drugiej strony, no kicha, bo tak jak mówię, no kurczę. Przypuszczam, że tak jak wy, no lubię jeździć na motocyklu. Wyszłam to zawieszenie, nawet powiem szczerze, że dzwoniłem też tam do Leszka, dopytywałem się co, kiedy, jak, bo tak później sobie doszło do mnie, no okej, słuchaj, wysłałeś zawieszenie, ale kiedy do ciebie to wróci, znajomy mi mówił, bo mówi, kurczę, jak kurierzy przestaną jeździć, no to może być heca. No i tak w sumie troszkę go tam zadzwoniłem, nie żebym go pocisnął w żadnym wypadku, bo nawet zadzwoniłem, Leszek mi właśnie mówi, że robi z moim zawieszeniem, wymienia właśnie, praktycznie kończył, tam jakaś chyba ostatnia laga mu została, był to poniedziałek wieczór i właśnie mi mówi, że słuchaj, no wyśleć to we wtorek. No i faktycznie dzisiaj dostałem SMS-a, że paczka została nadana, więc myślę, że jutro, czyli w środę, dostanę cały zawias z powrotem. A tylko teraz pytanie, czy wyjadę na tym motocyklu, czy po prostu dostanę i na tym się to skończy, będzie motor stał w garażu. A wy jak sobie radzicie? Jeździcie, nie jeździcie? Co w ogóle o tym wszystkim myślicie? Dajcie jakieś informacje w komentarzu. Powiem szczerze, nawet z ciekawości jestem ciekaw, czy rusza was to, czy nie rusza, czy może wasi znajomi, kurczę, jak przeżywałem tą kwarantannę, nie kwarantannę, albo ktoś się spotkał z tym. Bo tak jak mówię, no głupi jestem, jeżeli chodzi o tą kwestię. A najbardziej mnie to przeraża, że nas zamykają w domu, gospodarka faktycznie padnie, no i będzie lipa. Bo wtedy już nie będzie ani jazdy, ani niczego. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, do czego wszystkiego to ta sytuacja cała zmierza. Trochę sobie tego nie wyobrażam, żeby nas wyzamykali w domu, stracić robotę, bo wtedy to już nie ma możliwości jazdy, bo jeżeli ktoś straci. Dobra, zrobiłem szybki test. Muszę kupić jutro śrubę. Kręciłem całą tą. Jest ok. No coś. No zrypane ma zwoje, to nie ma co gadać. Luknijcie. Dobra, szkoda czasu. Myślę, że trzeba zamontować ten wacher. O ile będę pamiętał, jak to zrobić. Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Luknę sobie do środka. Jakby coś było, trzeba przegwintować albo coś. No nie wygląda źle.
Smar jest, no to nie wiem, dlaczego się to cholera nie chce tam wkręcić. No ale co, zmienimy tą jutro śrubę i tyle. Nie, zakładamy ten wahacz. Szkoda czasu. Pyk. Łańcuszek. Okej. Oś jest. Co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze napchać. Napchać. Troszkę smaru do środka. Z jednej strony krótkie mam paluszki. I z drugiej strony. O, najwyżej Jośka nam wypchnie. Aż tak, by mi to poszło łatwo. Ciężko mi w to uwierzyć. Pięknie. Aż mi to wyszło z drugiej strony. Mógłbym rzec, że jestem geniuszem, ale zaraz byście mnie pewnie zhejtowali w komentarzach. Okej. Okay. Dobra. Gdzie nam tutaj wyszło? Smar może zostać. Mamy nakrętkę, delikatnie sobie już to chycimy. Gra. Już się nam to nie popuści. Hacza i jest git. Dobra. Okay, gra. Gra, dobra. Łańcucha. Dajmy tu od razu też trochę smaru, bo to później się zapiecze w cholerstwo. Człowiek sobie nie da później rady z tym.
smar, smar i smarować. Ale mam tendencję do przeciągania śrub, zauważyłem, albo łamania. Okej, okay, gra. Dobra. Łańcuch jest, wahacz jest. Dobra. Fajnie by było zerknąć do główki ramy, jak już rozbieramy wszystko. Taki myk, że troszkę sobie to zaklejmy. Paprochy za nim podpadały. No i gra. Zrobić tu to samo. Dla bezpieczeństwa. Za bardzo paproków nie widzę tutaj. A nie, mamy paproki. Mamy. Nie wiem, czy widzicie. Widzicie tam w środku, jak pływa? O, o właśnie, tam w środku. Jest paprok. Czyli widocznie temu gaźnik się przytykał. I lało się.
No, cwaniak nie wyszedł. Widocznie mu jest tam dobrze. Widzicie skurwiela tu? Chodź, cwaniaku. O, właśnie. Widzicie? Spróbuję go zwiść czy coś. No i jest prawdopodobnie winowajca przytykania się gaźnika. No i że paliwo z pieprza nam z przelewu. Więc umyjmy to ładnie. Nie wiem jak wy, ale dużo faktycznie korzystam z WD-40. Nie wiem czy wy też. Myślę, że dobrym... O, proszę, nawet mamy jeszcze jednego. Czyli coś nam tam wpadło jednak do tego gaźnika i myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie założyć filterek. Jakbym coś robił źle, podpowiedzcie mi w komentarzu albo prościej mówiąc, spieprzcie mnie. Ja mówię, ja jestem może nie złota rączka, ale staram sam sobie robić motocyklem. No proste, jakbym to robił na co dzień, to może by to było inaczej. Myślę, że daję radę. Patrzę. Nic nie widzę. Czyli można powiedzieć, że można skręcić sprzęta. Zerknijmy tu. Nic tam nie ma. Nic też nie widzę. Okej. Okay. Pyk. Pięknie to zrobiłem. Raz. Dwa, delikatnie. Trzy. Raz.
Myślę, że będzie. Dobra. Pyk. Nowy kawałek, żeby czasem coś tam nie umknęło. Okej. Dobra. Dobra, rzucimy jeszcze na główkę ramę. Odkręcimy sobie najpierw kierownicę z góry, żebyśmy mieli lepszy dostęp do tej śruby. Popuścimy zabezpieczenie. Śrubkę wyjeżdżamy na dół. Dziwo, dość to pięknie. Dość ciekawe. Okej. Też nie ma. Nie jest źle. Dołożymy smak. No też nie ma trochę. Dołożymy smaru i składamy to. Okej, dobra, montujemy. Dobra, myślę, że na dzisiaj już koniec. Główkę. Ramę zmontowaną, muszę poczekać na lagi, żeby złapać jeden pion, skręcić, zakontrować. Jutro myślę, może nie mówię jutro, ale teraz jak będę miał trochę czasu, no to co? Wjeżdża przednie zawieszenie tylne, zakładamy koło, łańcuch, no i skręcamy w końcu ten motocykl. Znowu mamy prawie pierwszą w nocy i 1 kwietnia. Nie jest to prima aprilis. No ale troszkę roboty było. No ale powiem tak, no mamy posmarowane wahacze, główki, ramy, wszystko. Jutro muszę kupić śrubę tutaj. No mam nadzieję, że jutro dostanę gdzieś tą śrubę, bo podobno te wszystkie sklepy budowlane i niebudowlane i markety metalowe ma być wszystko w cholerę zamknięte. Troszkę bym się wkurwił, jakby to faktycznie było wyzamykane i nie dostanę nigdzie głupiej śruby. No bo ta, powiem szczerze, no nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do wypieprzenia w kosz. A nie mam na stanie u siebie żadnej takiej śruby tej długości. Więc tak czy tak, no muszę to kupić. Mam kierownicę Rentala, ale raczej nie będę jej zakładał, bo powiem,
Bardzo dobrze mi się jeździ na tej fabrycznej kierownicy, chociaż z tego co widzę, bardzo dużo ludzi zmienia te kierownice na inne, ale ja jednak zostanę przy tej fabrycznej. No i co, no? Czekamy na zawias. Przychodzi zawias, wrzucamy, skręcamy i odpalamy bestię. Jak odpali po takim remoncie, zobaczymy. Nie, trzymajcie się, hej.